Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie poznawania na nowo Beechcraft Barona w symulatorze FSX, gdzie przypominam sobie, jak się lata tym samolotem w oczekiwaniu na nadchodzący nowy Microsoft Flight Simulator 2020. Także w dzisiejszym odcinku, jak zapowiedziałem wcześniej, przyjrzymy się pracy silników. W Beechcraft Baronie mamy dwa silniki tłokowe. Dlatego też wszystko jest, można powiedzieć, zdublowane podwójnie. Tu mamy zestaw zegarów związanych właśnie z pracą, z parametrami pracy silników. I tak, lewa kolumna dotyczy się lewego silnika, prawa kolumna dotyczy się prawego silnika. I tak samo jest tutaj z dźwigniami, tak? Czyli mamy na czarno dźwignię ciągu i też jest podwójna. Mamy lewą dźwignię do lewego silnika, prawą dźwignię do prawego silnika. Następnie mamy na niebiesko skok śmigła, czyli inaczej obroty śmigła, czy też właśnie obroty silnika, bo to jest to samo. I tutaj mamy też co do lewego silnika, co do prawego silnika. I oczywiście na czerwono jest to mieszanka, dźwignia mieszanki, tak samo lewego i prawego silnika. I tak, jeżeli przesiadamy się na przykład z Cessny, to od razu zauważamy, że jest tutaj właśnie nowy zestaw dźwigni niebieskich do właśnie operowania obrotami silnika. Inaczej też mówiąc, do zmiany skoku śmigła. W Cessnie tej dźwigni nie było. Po prostu ruszając dźwignią przepustnicy, od razu także zwiększaliśmy obroty silnika. Tutaj mamy do tego właśnie osobną dźwignię. A więc tak, po kolei omówmy zegary i przy okazji wyjaśnimy sobie te obroty silnika. A więc tak, tutaj jeżeli poruszamy, zwiększamy ciąg, to tak naprawdę jedynie zwiększamy tak zwane ciśnienie ładowania, co ma też wpływy na obroty silnika. Jeżeli teraz jesteśmy w stanie jałowym, to na pracy silnika jałowego, to jeżeli ja zwiększę ciąg, to jednocześnie widzimy, że też i obroty się zwiększają. Ale to jest, że tak powiem, normalne. Tak samo zwiększa się przepływ paliwa, no bo po prostu silnik pobiera więcej paliwa. Ale samym ciągiem tak naprawdę my zwiększamy dopływ powietrza do cylindrów silnika, czyli otwieramy coraz bardziej zawór, gdzie powietrze może być w sposób naturalny wtłaczane do cylindrów silnika. I dlatego jest to ciśnienie ładowania, ponieważ zwiększając ciąg po prostu powodujemy, że więcej powietrza może się dostać do silnika. I mamy tu właśnie zakresy takiej normalnej pracy od 15 cali subkartęci do około 30 cali subkartęci. Jest to po prostu podyktowane zwykłym ciśnieniem atmosferycznym, tak? Dlatego że na poziomie morza ciśnienie standardowe wynosi 29,92 cala subkartęci. Taką też wartość mamy więcej tutaj podaną, czyli po prostu nie podamy więcej powietrza do cylindrów, bo więcej nam atmosfera nie da, tak? Czyli jest to po prostu ograniczone naszymi tutaj warunkami na naszej planecie. Tutaj też warto wiedzieć, że im wyżej będziemy lecieli, tym pomimo otwartego ciągu na maksa, to ciśnienie ładowania będzie nam malało. Jest to normalne, ponieważ im wyżej lecimy, tym po prostu ciśnienie atmosferyczne jest mniejsze. I to mniej więcej jest tak, że na każde 1000 stóp wysokości będzie nam ciśnienie ładowania spadało o 1 cal subkartęci. Czyli na przykład będąc na wysokości powiedzmy 5000 stóp, mniej więcej odczytamy wtedy ciśnienie ładowania na wartości 25 cali subkartęci. Jest to, że tak powiem, normalne. Tak to będzie działało, czyli im wyżej będziemy lecieli, to też oznacza, że tym mniej powietrza będzie ładowane do cylindrów silnika. Jest to normalne. Kolejnymi tutaj zegarami są, jak mówiłem wcześniej, obroty silnika na minutę. I tu mamy podziałkę razy 100, czyli tutaj mamy na przykład 2000 obrotów na minutę i maksymalnie 2700 obrotów
na minutę i to są takie wartości normalnej pracy silnika podczas lotu. I obroty silnika zmieniamy po prostu tą niebieską dźwignią, jak mówiłem wcześniej. Ja jeszcze ustawię pełny ciąg. Obroty też są na maksa, więc widzimy, że obroty się zwiększają, idą do maksymalnej wartości. Ja teraz odciągając dźwignię mogę je zmniejszyć na przykład na 2000 obrotów. I teraz wyłączę silniki i pokażę Wam, jak to wygląda z zewnątrz. Na czym właśnie polega zmiana skoku śmigła? Nie ta kamera. Tak, czyli teraz widzimy, że teraz mam ustawione pełne maksymalne obroty silnika. I zobaczcie, jaki jest profil śmigła. Jest ono smukłe. Kiedy będę tutaj zmniejszał obroty silnika, to zauważmy, że tutaj łopata śmigła się przekręca i powoduje, że jest szersza. Tak, a jeżeli zwiększam, to jest smuklejsza. No i kiedy jest oczywiście tutaj smuklej, no to jeżeli śmigło się obraca, to łatwiej jest mu się obracać, dlatego wtedy silnik pracuje szybciej i daje nam większy ciąg. Jeżeli właśnie tutaj zmniejszymy te obroty, no to dlatego, że śmigło zagarnia coraz więcej powietrza, przez co trudniej jest mu się obracać i obraca się po prostu wtedy wolniej. No i ma to też oczywiście swoją drugą stronę, bo jeżeli damy pełne obroty śmigła, no to też zauważymy, że śmigło stawia wtedy większy opór czołowy względem kierunku lotu. Także taki trochę efekt uboczny. Dlatego też przeważnie nie lata się na właśnie maksymalnym skoku śmigła. Troszeczkę się je odciąga, na przykład do 2500 obrotów, to i tak mamy wtedy dobrą moc silnika. A jeżeli jeszcze bardziej chcemy zaoszczędzić i paliwo, to zmniejszamy jeszcze bardziej do 2000 obrotów na przykład. I jeszcze warto też wspomnieć, że jeżeli dojdzie do właśnie awarii silnika, na przykład ulegnie nam awarii silnik prawy, to wtedy odciągamy też właśnie skok śmigła silnika prawego w tak zwaną chorągiewkę, czyli tak, żeby śmigło, które już się nie obraca, nie powodowało większych oporów powietrza, tak, czyli wstawiamy tak zwaną chorągiewkę. Dobrze, wróćmy do kokpitu. Odpalimy silniki raz jeszcze. I tutaj kolejne zegary to jest po prostu przepływ paliwa, czyli full flow w galonach na godzinę. Czyli możemy zobaczyć, ile spala paliwa lewy silnik, ile spala prawy silnik. No i jak możemy zauważyć, jeżeli zwiększyć ciąg, może zwiększyć dla obu silników jednocześnie, tak, to widzimy, że też i przepływ paliwa rośnie, czyli silnik pobiera coraz więcej paliwa. No w ten sposób możemy sobie obliczyć, ile nam zostanie paliwa, czy na przykład nasz zapas paliwa, jak szybko zostanie wyczerpany. Kolejne wskaźniki to dotyczą temperatur. Po lewej stronie mamy temperatury głowic cylindrów. Po prawej są to temperatury spalin. Jest to bardzo ważny wskaźnik, jeżeli chodzi o ustawienie mieszanki paliwowej, czyli z kolei tej czerwonej dźwigni, która nam właśnie ustala, jak dużo paliwa będzie dostarczane do cylindrów silnika. No i oczywiście zasada jest taka, że jeżeli lecimy wyżej i coraz wyżej, tak jak już mówiłem wcześniej, ciśnienie ładowania będzie też coraz mniejsze, bo jest tam im wyżej, to tym niższe ciśnienie, tym mniej powietrza. To oznacza też, że musimy troszkę odciągać mieszankę paliwa, tak aby nie zadusić silnika zbyt, nie zalać silnika zbyt dużą ilością paliwa i żeby silnik wtedy pracował optymalnie. I skąd będziemy wiedzieli, że silnik pracuje optymalnie? No to właśnie po tej temperaturze wydalanych spalin. Im ta temperatura jest wyższa, w końcu zauważymy, że osiągnie szczytową wartość, jeżeli będziemy ciągle odciągać tą czerwoną dźwignię, to w końcu zauważymy, że temperatura osiągnie pewien szczytową wartość. To oznacza, że tutaj mamy
jakby optymalnie dobraną mieszankę, czyli paliwo względem powietrza. Ale tak nie latamy, dlatego że to też powoduje, że silnik no, po prostu może się szybciej zużyć, szybciej zniszczyć, dlatego że dochodzi wtedy do gwałtownych tam wybuchów w tych cylindrach. Dlatego przeważnie zbijamy temperaturę o 20 stopni, czyli o tą jedną podziałkę, a zbijamy po prostu dalej, odciągając mieszankę, jeżeli chcemy lecieć bardziej ekonomicznie, albo po prostu wzbogacamy mieszankę, jeżeli chcemy lecieć bardziej wydajnie, na większej mocy. To pokażę Wam później, bo są do tego specjalne tabele, które pokazują, jak to wszystko sobie ustawić. No i po lewej, jak mówiłem, mamy temperaturę głowic cylindra. Tu też jest ważne, ale bardziej może to dotyczy latania w realnym świecie, gdzie trzeba też zadbać, aby te temperatury na głowicach nie miały zbyt gwałtownych skoków, czyli nie ochładzały się zbyt szybko, ani nie nagrzewały się zbyt szybko, oraz oczywiście nie mogą przekroczyć tutaj tej wartości zaznaczonej na czerwono. No jest to oczywiście ważne i istotne dla żywotności silnika, aby go zbyt szybko też nie zużyć. Dlatego też ten samolot jest wyposażony w coś takiego jak żaluzje silnika. Tak, tutaj mamy żaluzje silnika. Możemy je otworzyć. Oczywiście lewa do lewego silnika, prawa do prawego silnika. I po prostu patrząc na zewnątrz, o, widzimy, tu są te żaluzje otwarte teraz. Ja je teraz zamknę i zobaczycie, że się schowają, schowały się. Tak, czyli otwierając te żaluzje po prostu powodujemy, że silnik będzie szybciej się schładzał. I na przykład robimy tak, jeżeli wiemy, że będziemy na przykład bardzo mocno silnik eksploatować, na przykład podczas wznoszenia, gdzie potrzebujemy dużej mocy, także utrzymujemy pełny ciąg i maksymalne obroty, wtedy należy przeważnie żaluzje silnika otworzyć, tak aby silnik miał lepsze chłodzenie. A z kolei, jeżeli na przykład zniżamy lot, to wtedy odcinamy ciąg, tak aby silnik miał mniejsze obroty, bo musimy lecieć też i wolniej. No to wtedy przeważnie silnik będzie się szybciej schładzał, więc wtedy możemy żaluzję i może powinniśmy wręcz żaluzję chłodnicy zamknąć, tak aby silnik nam się nie schłodził zbyt szybko z kolei. No i tak, tak jak mówiłem, to jest bardziej może istotne w prawdziwym życiu, w prawdziwym lataniu. Tutaj w symulatorze no nie zniszczymy sobie silnika, dopóki sami sobie w opcjach nie damy, że silnik ma ulec uszkodzeniu, jakiejś tam awarii. Ale też warto o tym pamiętać i uczyć się mniej więcej, jeżeli chcemy latać realnie, to po prostu wziąć to też pod uwagę i odpowiednio tutaj tymi temperaturami zarządzać. I kolejny zespół wskaźników dotyczy oleju. Po lewej mamy temperaturę oleju, po prawej mamy ciśnienie oleju. Oczywiście prawidłowe wartości powinny być w zakresach zielonych. Tu akurat ciśnienie jest na zakresie czerwonym, ale to pewnie też dlatego, że mam jałowe obroty. No, jeżeli teraz zwiększę, tak, to też i widzę, że ciśnienie oleju nam wskakuje i się podnosi. Także wszystko jest dobrze. Kolejnym takim elementem, którym wspomnę, jest tutaj taki obracające się kółko biało-czarne. Ono nam po prostu obrazuje, czy silniki pracują równo. Tak, obracają się z tą samą prędkością obaj. Jeżeli nie, jeżeli są różnice, jeżeli jeden silnik obraca się szybciej, drugi wolniej, to kółeczko zacznie nam się obracać. I możemy to na przykład zobaczyć, ja zwiększę teraz trochę ciąg. Tak, silniki pracują równo, kółko nam się nie obraca, stoi w miejscu. To oznacza, że mamy idealnie zsynchronizowane silniki. Ale jeżeli, o nie to, tak, zmienię obroty prawego, to już widzimy, że nam się tutaj zaczęło kółeczko obracać, co oznacza, że silniki nie pracują równo, nie są synchronizowane, tak, ten po prostu obraca się wolniej, co też zobaczymy tutaj na odczycie. Albo też możemy sobie zmienić ciąg i też otrzymamy wyższe obroty na prawym silniku. I też widzimy, że kółeczko nam się tutaj obraca, co oznacza, że praca silników jest rozsynchronizowana.
No i podczas lotu też warto sobie, tutaj mamy taki przełącznik, synchronizacja śmigieł, możemy go sobie włączyć, ale to włączamy tylko podczas już lotu poziomego. To jest takie dodatkowe wspomaganie dla synchronizacji, dla utrzymywania równej pracy silników. No i oczywiście im równiej silniki pracują, tym jest to bardziej komfortowe dla nas, dla ludzi, którzy w takim samolocie siedzą. Dlatego też tutaj zadbano o tą synchronizację silników. No i dobrze, myślę, że to tyle w tym odcinku. W następnym pokażę Wam karty do nastawy właśnie i ciśnienia ładowania, i obrotów silnika, i mieszanki. Tak, jakie mamy różne konfiguracje, które możemy sobie ustawiać podczas lotu, zależnie od tego, jak będziemy chcieli lecieć. Także do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć Wam!